Przechodzimy do punktu trzeciego, sprawozdanie z pracy burmistrza miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeśli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym jednak odpowiedzieć na pytania, na zarzuty, bo nawet nie pytanie, tylko to są zarzuty odnośnie działania biura rady. Wniosek radnych wpłynął 20 i następnego dnia po uzyskaniu opinii przekazałem go panu przewodniczącego, bo sprawa jest ważna, żeby ująć to w porządku obrad. Natomiast wniosek komisji doraźnej został złożony 25 marca faksem i 25 marca na biuro podawcze. Więc nie miałem co przekazać panu przewodniczącemu w dniu 20 czy 21. Wniosek podpisany przez wiceprzewodniczącego komisji, z upoważnienia komisji, pana Jacka Tomasiaka, wpłynął z tymi dwoma projektami 25 marca. Chciałbym Wysoką Radę, Szanowni Państwo... Ale zgodnie z regulaminem organizacyjnym wniosek również mógł być zgłoszony przez przewodniczącego. Ja taki wniosek złożyłem 20 wraz z projektami uchwały zasadniczej. 20 marca. 20 marca przewodniczący Rady, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, zwrócił się do pana burmistrza z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwał przez radcę prawnego i załączone zostały dwa projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. O tym mówię. I one zostały zaopiniowane. Dopiero we wtorek. Chciałbym, Wysoka Rada, Szanowni Państwa, przepraszam bardzo, to troszkę. Poinformować o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Tak się złożyło w naszym samorządowym życiu, że ten okres międzysesyjny sprawozdawczy jest nieco dłuższy. Tych informacji będzie trochę więcej, ale postaram się w miarę w skrótowej formie Państwu je przekazać. Chciałbym złożyć sprawozdanie z realizacji uchwały z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. I tak, aktem notarialnym z dnia 25 marca nabyłem nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną numerem 24/2 o powierzchni 196 m kwadratowych, położoną przy ulicy Szafirowej, obręb 12 Jacek, za kwotę 14 700 zł, zgodnie z zarządzeniem numer 591 z dnia 27 lutego 2014 roku. Ta nieruchomość zostanie przeznaczona, czy została przeznaczona na drogi publiczne. Aktem notarialnym z dnia 25 marca 2014 roku nabyłem nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działki 146 o powierzchni 725 m kwadratowych oraz działki numer 160/2 o powierzchni 1102 m kwadratowe położone w obrębie 8 za fabryką za kwotę 91 350 zł zgodnie z zarządzeniem numer 605 z dnia 13 marca 2014 roku. Położenie tej nieruchomości jest to obszar produkcji i zaplecza technicznego. Aktem notarialnym z dnia 25 marca 2014 roku sprzedałem w trybie nieograniczonym nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działek oznaczonych numerami 146/11, 146/12, 146/13 o łącznej powierzchni 903 m2 położone przy ulicy Kosmonautów obręb numer 1 Wincentów za kwotę 106 837,80 zł. Zgodnie z zarządzeniem numer 542 z dnia 20 listopada 2013 roku. Powyższa nieruchomość znajduje się w obszarze mieszkaniowym. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych za okres od 21 grudnia 2013 do 28 marca 2014. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym został sporządzony na rzecz najemcy lokal mieszkalny numer 3 w budynku przy ulicy 24C o powierzchni użytkowej 45,70 m2
za cenę 15 033 zł 70 groszy. Akt notarialny z dnia 18 lutego 2014 zgodnie z zarządzeniem 566 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zawarcia umowy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielomieszkaniowym w Wartowie przy ulicy 3 Maja 24C. W okresie sprawozdawczym dokonałem wielu czynności poprzez wydane zarządzenia. I tak, zarządzeniem nr 564/2013 dokonałem zmiany w budżecie na 2013 rok. Zarządzeniem 565 zmieniłem plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla miasta Lubartów na 2013 rok. Zarządzeniem 566 wyraziłem zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ulicy 3 Maja 24C w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy za cenę 15 033,70 zł wraz z udziałem nieruchomości wspólnej. Zarządzeniem 567 na rok 2014 udzieliłem pełnomocnictwa pani Bożenie Kulce, kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, do nadzoru realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zarządzeniem 568 przeznaczyłem do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na 99 lat udział w części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 200/24 o powierzchni 382 m2 położone w obrębie 4 Zagrody Lubartowskie na rzecz PET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubartowie wraz z przeniesieniem w drodze sprzedaży własności części budynku. Zarządzeniem 569 określiłem procedurę postępowania przy zlecaniu realizacji zadania publicznego na podstawie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzeniem 570 przeznaczyłem do najmu budynek handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej 29,35 m2 położonej w Lubartowie przy ulicy Słowackiego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 56 i 58 przez 2 w obrębie 7 w Śródmieście stanowiącej własność gminy miasto Lubartów. Oddanie w najem budynku nastąpi po przeprowadzeniu przetargu ustnego, nieograniczonego. Wywoławczą wysokość czynszu najmu określiłem na 640 zł miesięcznie plus podatek VAT. Stawkę postąpienia ustaliłem na 10 zł. Okres trwania umowy najmu określiłem na czas nieoznaczony. Zarządzeniem 571 ustaliłem miesięczną kwotę dotacji przypadającą na jednego ucznia dla przedszkoli niepublicznych z terenu miasta Lubartów należną od 1 stycznia 2014 roku w wysokości 617 zł 83 groszy. Zarządzeniem 572 postanowiłem nie wykonywać prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 398/5 i 398/12 o łącznej powierzchni 187 m2 udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości nr 398/9 o powierzchni 282 m2 położone w Lubartowie w obrębie 10 Lubelska w związku z zawarciem umowy sprzedaży warunkowej z dnia 8 stycznia 2014 roku. Zarządzeniem 573 określiłem organizację wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony na terenie miasta Lubartów w 2014 roku. Zarządzeniem 574 wyraziłem zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ulicy Parkowej 2 w Lubartowie w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy za cenę 17 976,20 zł wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Zarządzeniem 575 dokonałem zmiany w budżecie na 2014 rok. Zarządzeniem 576 określiłem plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami dla miasta Lubartów na 2014 rok. Zarządzeniem 577
udostępniłem na rzecz pana Michała Zielińskiego część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 28/2, położonej w obrębie 11 Łąkowa, w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego za wynagrodzeniem w wysokości 85,73 zł. Zarządzeniem 578 postanowiłem oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako część działki nr 239/2 o powierzchni 73 m2 położoną przy ulicy Leśnej w Lubartowie stanowiącej własność gminy miasto Lubartów. Przedmiotową nieruchomość oddałem w dzierżawę na rzecz pana Roberta Lipińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Certus Robert Lipiński z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 462/4 stanowiącej własność dzierżawcy i prowadzenie działalności gospodarczej. Wysokość czynszu ustaliłem na 100 zł rocznie plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządzeniem 579 ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 z budżetu miasta Lubartów zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia. Zarządzeniem 580 obniżyłem cenę wywoławczą w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w pobliżu ulicy Krańcowej składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 16/3, 17/3, 18/5 o łącznej powierzchni 935 m2 na kwotę 69 010 zł, to jest o 25% jej wartości. Zarządzeniem 581 zmieniłem plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami dla miasta Lubartów na 2014 rok. Zarządzeniem 582 zatwierdziłem regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 29,35 m2 położonego przy ulicy Szaniawskiego w Lubartowie na nieruchomość oznaczoną numerami 56 i numerem 58/2 w obrębie 7 Śródmieści. Zarządzeniem 583 postanowiłem udostępnić na rzecz HW Telekom spółka z o.o. nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki o numerach 3 i numerze 135 położone w obrębie 6 Łąki nad Wieprzem w celu umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych za wynagrodzeniem w wysokości 22 032,99 zł. Zarządzeniem 584 ustaliłem po pierwsze regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Łąkowej nr 12 Jacek oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 22/11 o powierzchni 326 m2. I po drugie regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubartowie w pobliżu ulicy Kosmonautów obręb 1 Wincentów składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 146/11, 146/12, 146/13 o łącznej powierzchni 903 m2. Zarządzeniem 585 ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację zadań z budżetu miasta o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zarządzeniem 586 oddałem w najem na okres 3 miesięcy w trybie bezprzetargowym na rzecz LOK na jego cele statutowe budynek handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej 42,36 m2 położony w Lubartowie przy ulicy Farmiej 4 w obrębie 7 Śródmieście stanowiącej własność gmin miasta Lubartów. Wysokość czynszu ustaliłem na kwotę 1 zł rocznie plus 23% podatku VAT. Zarządzeniem 587 powołałem komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Lubartów. Zarządzeniem 588 przeznaczyłem do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie 8 za fabryką, składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerach 132/3, 132/4, 132/5, 133/2, 134/2, 135/2, 136/2, 137, 138, 153/18, 153/20, o łącznej powierzchni 1 hektar 61 arów i 91 setnych metra kwadratowego. Ta nieruchomość o tej powierzchni, jak Państwo radni pamiętają, była też podjęta w uchwale z przeznaczeniem na powstanie nowego przedsiębiorstwa w terenie przemysłowym. Zarządzeniem 589 powołałem członków komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 8 za fabryką. Zarządzeniem 590 ustaliłem regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 8 za fabryką. Zarządzeniem 591 postanowiłem nabyć nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Lubartowie w obrębie 12 jacek oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 24/2 o powierzchni 196 m2 za kwotę 14 700 zł. Przeznaczony on jest pod ulicę Szafirową. Zarządzeniem 592 postanowiłem udostępnić na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa oddział w Tarnowie, zakład w Lublinie, część nieruchomości oznaczonych numerami 14/4, 15/11, 15/14, 16/17, 20/5, 22/8, 25/15, położony w obrębie 12 jacek w celu umieszczenia gazociągu wraz z przyłączem gazowym za wynagrodzeniem w wysokości 1030 zł 52 groszy. Zarządzeniem 593 udostępniłem na rzecz Adriana Grzyba część nieruchomości oznaczonej numerem 6/9, położonej w obrębie 2 Aleje Zwycięstwa, w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego za wynagrodzeniem w wysokości 55 zł 47 groszy brutto. Zarządzeniem 594 udostępniłem na rzecz Łukasza Niewęgłowskiego część nieruchomości oznaczonej numerem 757, położonej w obrębie 7 w Śródmieście, w celu umieszczenia przyłączy kanalizacji deszczowej, energetycznego, cieplnego za wynagrodzeniem w wysokości 1805 zł 51 groszy brutto. Zarządzeniem 595 postanowiłem udostępnić na rzecz Łucji Wrotniak część nieruchomości oznaczonej numerem 668, położonej w obrębie 7 w Śródmieście, w celu umieszczenia przyłącza energetycznego za wynagrodzenie w wysokości 12 zł 61 groszy brutto. Zarządzeniem 596 powołałem komisję konkursową opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzeniem 597 postanowiłem nie wykonywać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 146/37 o powierzchni 110 m2 położonej w Lubartowie obręb 1 Wincentów w związku z zawarciem umowy sprzedaży warunkowej z dnia 5 marca 2014 roku. Działka o podbudowę budynku jednorodzinnego sprzedana uprzednio przez miasto na poprawę zagospodarowania nieruchomości. Zarządzeniem 598 postanowiłem oddać w dzierżawę na rzecz pana Henryka Wielgus 3 stanowiska handlowe położone pod wiatrem na targowisku miejskim przy ulicy Kościuszki w Lubartowie w obrębie 7 w Śródmieście o powierzchni 6 m2, każde oznaczone numerami 58, 59 i 60 w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim. Wysokość czynszu ustaliłem na kwotę 120 zł za jedno stanowisko handlowe miesięcznie plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zarządzenie 599 na wniosek grupy co najmniej 300 mieszkańców miasta Lubartów posiadających czynne prawo wyborcze ogłosiłem konsultacje społeczne w sprawie nabycia przez gminę miasto Lubartów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Północnej w Lubartowie. Zarządzeniem numer 600 postanowiłem oddać w dzierżawę dwa stanowiska handlowe położone pod wiatą na targowisku miejskim przy ulicy Kościuszki w Lubartowie o powierzchni 6 metrów każde, oznaczone numerami 34 i 35 w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz pana Spartak Martynow, prowadzącego działalność gospodarczą z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim. Wysokość czynszu ustaliłem na kwotę 120 zł za jedno stanowisko handlowe miesięcznie plus podatek VAT. Zarządzeniem numer 601 postanowiłem oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat część działki numer 390/5 położonej przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Sławińskiego w Lubartowie w obrębie 4 Zagrody Lubartowskie stanowiące własność gminy miasta Lubartów na rzecz pani Małgorzaty Hoffman-Cieplińskiej prowadzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem na lokalizację tablicy reklamowej o wymiarach 170/90. Wysokość czynszu rocznego dzierżawy ustaliłem na kwotę 300 zł plus podatek VAT. Zarządzeniem 602 postanowiłem nabyć od spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubartowie w obrębie 10 Lubelska składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 196/33 o powierzchni 602 m2, 196/38 o powierzchni 397 m2 za cenę 59 940 zł. Jest to droga dojazdowa, między innymi do przedszkola numer 4 przy ulicy, ta działka położona jest przy ulicy Mickiewicz. Zarządzeniem 603 postanowiłem przeznaczyć do zamiany prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubartowie w obrębie 2 Łąkowa, oznaczonej numerem 156/1 o powierzchni 12 m2, w zamian za przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową w Lubartowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 160/7 o powierzchni 115 m2 oraz przy numerze 160/8 o powierzchni 9 m2 położonych w Lubartowie w obrębie 2 Łąkowa na rzecz gminy miasta Lubartów. Zamiana zostanie dokonana za dopłatą na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie kwoty 8 851,50 zł. Jest to poszerzenie ulicy Zielonej. Zarządzeniem 604 postanowiłem udostępnić na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa oddział w Tarnowie, zakład w Lublinie, część nieruchomości oznaczonych numerem 471/1, 472 oraz 473/1 położonej w Nowodworze w celu umieszczenia gazociągu za wynagrodzeniem w wysokości 4765,63 zł groszy brutto. Zarządzeniem 605 postanowiłem nabyć nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Lubartowie w obrębie 8 za fabryką oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 146 o powierzchni 725 m2, 160/2 o powierzchni 1102 m2 za łączną kwotę 91 350 zł. Uzupełnienie terenów inwestycyjnych miasta. Zarządzeniem 606 przekazałem w drodze darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie sprzęt stanowiący środek trwały mienia ruchomego, alkomat barowy AL4000 z cyfrową ramką fotograficzną. Zarządzeniem 607 postanowiłem udostępnić na rzecz Łucji Wrotniak część nieruchomości oznaczonej numerem 668 położonej w obrębie 7 Śródmieście w celu umieszczenia przyłącza energetycznego za wynagrodzeniem w wysokości 113,46 zł brutto. Zarządzeniem 608 powołałem komisję konkursową opiniującą złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z budżetu miasta Lubartów o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzeniem 609 ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych uchwałą nr 232 /14 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014. Zarządzeniem 610 ustaliłem wysokość dotacji na realizację zadań pożytku publicznego w zakresach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia dla podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Zarządzeniem 611 wyraziłem zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ulicy Słowackiego 12 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy za cenę 11 781 zł wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Zarządzeniem 612 wyraziłem zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ulicy Kościuszki 28C w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy za cenę 8 580 zł wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. I o kilku, jeśli Państwo pozwolą, o kilku takich ważniejszych sprawach, żeby już nie przedłużać, to chciałbym powiedzieć, że w dniu 10 stycznia uczestniczyłem w Mielcu w dorocznym spotkaniu Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, która nadzoruje strefę ekonomiczną i naszą strefę, spod strefy Lubartów, strefy Europark Mielec. W spotkaniu tym uczestniczyli oprócz zarządów Mielca i z Warszawy przedsiębiorcy działający i zainteresowani inwestowaniem w specjalnych strefach ekonomicznych. W dniu 13 stycznia z udziałem komendanta wojewódzkiego Policji uczestniczyłem w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie w podsumowaniu stanu bezpieczeństwa mieszkańców w 2013 roku. W dniu 14 stycznia w imieniu miasta Lubartów zawarłem umowę z prezydentem Lublina i 11 innymi gminami w sprawie realizacji projektu w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu umożliwi przygotowanie dokumentów strategicznych i technicznych, m.in. infrastruktury drogowej. Pragnę poinformować, że po trwających kilka miesięcy negocjacjach zakończone zostały negocjacje z jednym z przedsiębiorców zainteresowanych pobudowaniem przedsiębiorstwa na terenie naszego miasta. Te negocjacje właśnie zakończyły się w styczniu i ze stosowną uchwałą występowałem do Wysokiej Rady z podjęciem zgody na sprzedaż nieruchomości o powierzchni ponad hektar 60 arów, gdzie powstanie przedsiębiorstwo i zostanie utworzonych kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Pragnę również poinformować Wysoką Radę, Szanownych Państwa, również o inicjatywach kierowanych do zarządów i dyrekcji PGE Dystrybucja oraz PGE Obrót. Wbrew temu, co słyszeliśmy tutaj też również na tej sali, ale w innych miejscach Lubartowa, przed 2 laty przez prezesów zarządu, że likwidacja zakładu energetycznego w Lubartowie jest nieodwracalna, ale będą w Lubartowie sekcje, które będą obsługiwać naszych mieszkańców po upływie tych 1,5 roku, bo to było w połowie 2012 roku. Ze smutkiem muszę Państwa poinformować, że zarządy i dyrekcje PGE Obrót i PGE Dystrybucja zamykają obydwa piony w Lubartowie. Więc nie ma PGE Obrotu, z dniem poniedziałkowym nie ma PGE Dystrybucji. Próbowaliśmy interweniować w tej sprawie. Byłem u dyrektora w Lublinie, mieliśmy tutaj spotkanie ze wszystkimi wójtami, burmistrzami powiatu lubartowskiego. Wypracowaliśmy stanowisko, również wspomagają nas i związki zawodowe energetyków. Jeszcze próbujemy ratować sytuację. W poniedziałek jestem umówiony na kolejną rozmowę z dyrektorem
PGE Dystrybucji, również z panem prezesem, tym głównym oddziału lubelskiego. Natomiast sytuacja wygląda tak, że około 3000 osób, które od połowy 2012 roku skorzystały z tych miejsc w Lubartowie i z pozycji obrotu, z tego obszaru obrotu, jak również z obszaru dystrybucji, czyli uzyskiwania nowych przyłączy energetycznych, no niestety będzie musiało teraz się udawać, jeśli będzie miało taką potrzebę, do Lublina. Również kilkanaście, bo mamy taki przekaz, że kilkanaście, a może nawet 20 osób zmniejszy się zatrudnienie, a część pracowników będzie dojeżdżała do Lublina z Lubartowa. Więc taka jest sytuacja z PGE i obrotem, i dystrybucją na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego sprawozdania. Dziękuję bardzo.